Modlitwa za synod o synodalności w 2023 roku. Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu, Ty jesteś głową Kościoła, Twojej nieskazitelnej oblubienicy i mistycznego ciała. Spójrz miłosiernie na głębokie cierpienie, któremu poddana została nasza święta Matka Kościół, doktrynalne zamieszanie, moralna obrzydliwość i liturgiczne nadużycia osiągnęły w naszych czasach bezprecedensową wysokość. Poganie weszli do Twego dziedzictwa, zbezcześcili Twoją świętą świątynię, a Jeruzalem legło w gruzach. Ludzie Kościoła, którzy utracili prawdziwą wiarę i stali się promotorami światowego globalistycznego programu, zamierzają zmienić Twoje prawdy i przykazania, boską konstytucję Kościoła i tradycję apostolską. Panie, pokornym duchem i skruszonym sercem błagamy Cię, powstrzymaj wrogów Kościoła przed radowaniem się ze zwycięstwa nad autentycznym Kościołem katolickim, osiągniętego poprzez narzucenie fałszywego Kościoła pod pozorem synodalności. Wzbudź Twoją moc, Panie, i przyjdź z pomocą Twojemu Kościołowi z Twoją wszechmocną siłą, bo tam, gdzie grzech i odstępstwo w Kościele obfitują, zwycięstwo Twojej łaski będzie tym większe. Głęboko wierzymy, że bramy piekielne nie przemogą Twojego Kościoła. W tej godzinie, w której nasza umiłowana Święta Matka Kościół cierpi swoją Golgotę, obiecujemy pozostać z nią. Łaskawie przyjmij nasze wewnętrzne i zewnętrzne cierpienia, które pokornie ofiarujemy w jedności z niepokalanym sercem Maryi, Matki Kościoła, jako zadośćuczynienie za nasze własne grzechy oraz za grzechy świętokradztwa i apostazji w Kościele. O Panie, ześlij swoich świętych aniołów pod dowództwem świętego Michała Archanioła, aby przynieśli Twoje niebiańskie światło papieżowi i uczestnikom synodu oraz udaremnij plany Twoich wrogów na zgromadzeniu synodalnym. Panie, spójrz miłosiernie na maluczkich w Kościele, spójrz na ukryte dusze, które poświęcają się dla Kościoła, spójrz na wszystkie łzy, westchnienia i błagania prawdziwych dzieci Kościoła i przez zasługi niepokalanego serca Twojej Najświętszej Matki powstań, Panie, i przez Twoją interwencję daj Twojemu Kościołowi świętych pasterzy, którzy, naśladując Twój przykład, oddadzą życie za Ciebie i Twoje owoce. Panie, błagamy Cię przez Najświętszą Maryję Pannę, udziel nam świętego papieża, gorliwego w krzewieniu i obronie wiary katolickiej. Błagamy Cię, spraw to przez Najświętszą Maryję Pannę, daj nam świętych i nieustraszonych biskupów. Błagamy Cię, spraw to przez Najświętszą Maryję Pannę, udziel nam świętych kapłanów, którzy są mężami Bożymi. Błagamy Cię, spraw to. W Tobie, Panie, pokładamy nadzieję. Niech nigdy nie doznamy wstydu. Tobie, Panie Jezu Chryste, niech będzie oddana wszelka cześć i chwała w Twoim świętym Kościele. Ty żyjesz i królujesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.